Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych dzisiejszych widzów. Dzisiaj, słuchajcie, jest bardzo, bardzo trudny moment. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, bo na razie nie mogę odsłonić. No właśnie, nie mogę. Właśnie tak będzie, tak? Czy mnie widać i słychać? Bo troszeczkę tutaj taki odgłos tego hełmu, tego kasku idzie. Czy mnie słychać? Napiszcie, podajcie jakieś plusy, minusy. Nie wiem, jak to wygląda. Skąd jesteście? Widać, słychać? Dzisiaj powiem wam całą prawdę o tym, o czym faktycznie prawie nikt nie wie. Dlatego nawet moja żona o tym nie wie, dlatego ja sam występuję dzisiaj i chciałbym... No dzisiaj jest właśnie moment, kiedy się puszcza farbę. Wcześniej czy później trzeba to zrobić. Wiecie, jak człowiek już ma określony wiek, no po 40, słychać, ale widać słabo, znaczy masz... No nie mogę na razie. Ja wam powiem, dlaczego, o co chodzi, żebyście mogli mnie zrozumieć, tak? O, witamy, Niemcy witają, tak? Wiedeń się kłania, Wielka Brytania, witam was bardzo serdecznie. Kosmicie, nie atakuję, słuchajcie, dzisiaj tak banalnie prosta sprawa, że zrozumiecie, o co chodzi, tak? No właśnie, słuchajcie, powiem wam tak, zazwyczaj, kiedy występowałem na wszystkich live'ach, no to nie byłem do końca ja. Tak naprawdę, no musiałem po prostu zastosować pewne triki, żeby no jakoś wyglądać, wiecie, no szczególnie facet, to jest taka wstydliwa sprawa, ale nie wiem, czy mnie zaakceptujecie takim, jakim naprawdę jestem. O. Nie wiem, czy widać, tak? To jest tak naprawdę prawdziwy ja, tu. Tak wyglądam. I nie wiem, czy wam to przyjdzie do gustu, bo ponieważ wiecie, wcześniej tak udostępniali się fajnie, taka fajna para, facet z czopryną, no wyglądam mniej więcej jakoś taką, mniej więcej inteligentnie, ale no wiecie, pod tym kaskiem i pod tym peruką, no właśnie jest to. Co wy na to? Jak wam się to podoba? Dlatego słuchajcie, no chciałem was zaskoczyć, w związku z tym najpierw oglądacie zdjęcie, bez kasku lepiej, tak? No ale bez kasku to trzeba mieć od razu perukę. Dzisiaj powiem wam tak, dzieci bawiło się w kominku, a żona moją perukę postawiła tak w takim miejscu, gdzie nie powinna być i po prostu iskra trafiła i ja jestem bez peruki. I po prostu w tej chwili no to muszę puścić farbę, musicie mnie zobaczyć takim, jakim jestem. Czuję się normalnie jak nagi. Nie wiem, jak to zrobić. A właśnie, zasłonięto troszeczkę, bo tam światło właśnie doświetla. Taki właśnie jest prawdziwy Gennadij, tak? Bądź słabą, włosy nie mają znaczenia, tak? Ważny jest człowiek, a nie fryzura. No właśnie, dzięki wam, naprawdę jesteście wspaniali. Bo nie wiedziałem, jak to ukryć, wiecie, no peruki nie ma i w jaki sposób ja wystąpię. No najpierw zdecydowałem, że najpierw pokażę wam zdjęcie. Później, dopiero jak zaakceptujecie zdjęcie, to ja spokojnie zdejmę kask. I będę tak naprawdę już całkowicie przekonany, że wiecie, akceptacja jest bardzo ważna w życiu. No, moja żona z trudem mnie zaakceptowała. Sobie sprawę nie zdajecie, ile jej czasu poszło, żeby zaakceptować wtedy, kiedy moje czoło zaczęło być widoczne nawet z tyłu. Tak? Po prostu jak kolano. Ja kiedyś mówiłam żonie, że jak ty przytyjesz za mocno, to po prostu się rozstaniemy. No, zmieniłam zdanie z wiekiem, tak? No, z wiekiem człowiek mądrzeje albo głupieje. W moim przypadku to była taka mieszanka w niektórych kwestiach, tak? Więc stwierdziłam, kochanie, nawet jak przytyjesz mocno, to będę ciebie kochał do końca życia. No, ale wiecie co, nie ustaliliśmy wzajemnej zasady, tak? Że jak ja stracę wszystkie włosy, to będzie mnie kochać bardziej. Albo przynajmniej tak, jak było na początku. Teraz Krystyna mówi, kochamy cię wszyscy bez względu na to, jak wyglądasz. Twój humor jest niesamowity, bez włosów też jesteś fajny. No właśnie, słuchajcie, no teraz to jest przygotowanie do przyjazdu do Warszawy, tak naprawdę. Bo w Warszawie, słuchajcie, wyjdzie facet normalnie bez czupryny, bo wiecie, no, mało tego, że chudy, mało tego, że jeszcze nie po polsku mówi normalnie, czyli no po polskiemu,
Aha, no właśnie, Iwono, dzięki. Właśnie to, na to czekałem. Na to czekałem, że łysi są przystojniejsi. Tak, zobaczcie, jak widzicie gdzieś tam zdjęcie jakichś tam biznesmenów, ludzi, którzy dokonali jakichś wielkich rzeczy, to większość nie to jest łysa. I to nie wcale, żeby po prostu im włosy wypadły, specjalnie to robią. Nie? Więcej miejsca do całowania, właśnie jak Agusia tutaj będzie obok mnie, to jej powiem. Tak? Bo po prostu faktycznie ma tak duży wybór, że powiem wam, że po prostu szok. Może stać z tyłu ode mnie i całować mnie w czółko. To takiego czegoś wcześniej nie było, nie? Fajnie. Ale miewa, wiecie co, mi to przypomina też pewnego przywódcę komunistycznego, Lenina, tak? Nie chciałbym być do niego podobny, bo gość był fatalny, powiem wam szczerze. W ogóle więcej miejsc do całowania dla pani Agnieszki. No właśnie, pani Agnieszka, ja jej przekażę, ona będzie w nagraniu to oglądać. Nie mogę dzisiaj wystąpić przed wami, bo ma poważną chrypę. No niestety jest taka sytuacja, że dla mnie jesteś obojętny, jak wyglądasz. Danielu, a właśnie to jest źle. Ja nie chcę, żebyś był obojętny, jak wyglądam. Akceptacja musi być albo tego, obojętność, wiesz, jak to jest w życiu. Nie powinno tak być. Dobra, to zdejmy kask. Dobra, skoro mnie zaakceptowali się takim, jakim jestem, dobra, chwileczkę. Okej. Mikrofon. Gotowi? Voilà. No tak, słuchajcie, jesteście naprawdę kochaną grupą ludzi. Włosy będą trochę rozszczepane po kasku. Dobra. Ktoś mi powiedział, że mogę grać Jasię Fasolę. Nie wiem, czy mogę, czy nie, ale wyczyszczając oczy mogę prawie jak on. Dobra, no nie układają się mi te włosy. Trudno. Dobrze, akceptujcie sobie włosami. Widzicie, on właśnie peruka niedopasowana, w związku z tym... Ale ja wam coś powiem. Moja siostra dała się nabrać. Ja mówiłem o tym dzisiaj na szkoleniu, ale tam nie byli wszyscy. Ja wysłałem jej właśnie to zdjęcie. A wiecie, to jest tak świetna aplikacja, ona jest na smartfonie, że widać, że rzeczywiście, no facet normalnie, jakby mu, wiecie, jak łysy jak kolano. Widzicie to? No, wygląda. I wiecie, wysłałem do niej, a nie mieliśmy z nią przez kilka dobrych tygodni kontaktu. I słuchajcie, momentalnie się odezwała, momentalnie, z przerażeniem, co ci się stało, moja siostro, stres. Stres totalny, wiesz. Gorzej słychać? A co, mam kask ubrać znowu? Jak to gorzej słychać? Hej, naprawdę? No teraz wy żartujecie. Karolina, naprawdę gorzej słychać? Postawcie 10 na 10. Czy dobrze słychać, dobrze widzieć? Dopiero, Ewelino, straciłaś, wow, straciłaś coś niesamowitego. Mówię ci. Jest okej, okay, dobra. Słuchajcie, ja rozepnę tę kurtkę, bo tutaj ugotuję się. Bo to jest kurtka, która nie przepuszcza wiatr. To jest specjalnie do jazdy na motorze i na pływaniu, na nie widziała kasku, no nie widziała kasku, co zrobić. Ewelina musi w nagraniu to obejrzeć. No straciła, i to jest warto, słuchajcie, trzeba być na samym początku. Bo na początku i na końcu podajemy najciekawsze rzeczy. A teraz słuchajcie, wam coś powiem. Życie jest za krótkie, żeby traktować je całkowicie na poważne. Naprawdę. Jeżeli prowadzicie biznes, teraz źle słychać. Co się dzieje? Nie wiem. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy. Teraz jest lepiej? Słyszę, jakbyś stał dalej od mikrofonu. Może sprawdzimy tu. 5 na 10. Nie wiem, co się dzieje. Może tutaj. A jak teraz? Jak tak? 10 na 10. Przypnij mikrofon na t-shirt. Zobacz, ile jak dużo rad. Ciekawe. Głos ucieka. Bak, bo on stał tam za kurtką. A kurtka, nie, okazuje się, nie przepuszcza, tylko wiatr również głosu nie przepuszcza. Słuchajcie, dobra kurtka, głososzczelna. Nie może żona mówiła kiedyś, że musimy sypialnię zrobić dźwiękoszczelną. No może właśnie w takiej kurtce spać się kłaść, może pomaga. Jak będzie to oglądać, ona mnie po prostu udusi. Okej. Okay. Dobra, mamy setkę, ale niestety dzisiaj Agusia nie wejdzie nawet po setce. Ja mam na myśli kontaktów, nie po setce, tak? W związku z tym, słuchajcie, dzisiejszy temat jest bardzo ważny. Temat jest związany z humorem w biznesie. Z poczuciem humoru.
Kiedyś analizowałem profile ludzi, którzy naprawdę osiągnęli coś niezwykłego. Wielu z nich znam, albo pośrednio, albo nawet osobiście. I powiem wam taką rzecz, że są to ludzie, którzy mają niesamowite poczucie humoru, ludzie, którzy nie przejmują się krytyką, ludzie, którzy potrafią żartować, nawet w trudnych sytuacjach, potrafią traktować życie naprawdę, naprawdę na luzie. Ja nie mam na myśli ludzi, którzy olewają wszystko, którzy mają w nosie wszystkich i tak dalej. Ja mam na myśli ludzi, którzy potrafią się bawić tu i teraz. Nie wtedy, kiedy będzie wszystko ok, kiedy będziesz miał na koncie wiele pieniędzy i tak dalej, tylko tu i teraz bawić się. Zrobić życie ciekawym, zabawnym. Tak? Bawić się w relacjach. Słuchajcie, jeśli macie na przykład, ja wam taką rzecz powiem, że kiedyś oglądałem, słuchałem historię jednego bardzo ciekawego rosyjskiego komika. On już kilka lat temu zmarł. On się nazywał Jurij Nikulin. Niesamowity gość, bardzo lubiłem go. I on opowiadał historię, która się zdarzyła podczas II wojny światowej, kiedy radzieccy żołnierze i niemieccy żołnierze walczyli zaciekle w pewnym rejonie w Rosji i Rosjanie wysłali grupę zwiadowczą, która miała wykonać zadanie dywersyjne i wrócić. I tak wyszło, że ta grupa zwiadowcza, idąc wąską ścieżką gdzieś tam przez las, dosłownie łeb w łeb spotkali się z niemiecką grupą zwiadowczą. I wiecie, było takie zamieszanie, że faktycznie, no wiecie, kto gdzie zaczęli się chować, bo ani jedni, ani drudzy nie spodziewali się tego, że no, coś takiego ich spotka, bo byli przygotowani, że znają tak dobrze te wszystkie ścieżki ukryte, nikt tego nie zna, akurat trafiło. I wyszło tak, że po prawej i po lewej stronie, bo tak, oni się podzielili, jedni w jednym rowie, tej właśnie dróżki, drudzy w drugi, ale okazało się, że w tej grupie Rosjan trafił Hans, Niemiec. Trafił Hans i był przerażony, bo za chwilę, bo widział śmierć w oczach, ponieważ wszyscy Rosjanie były wkoło niego, a jego ziomkowie po drugiej stronie. Co robią Rosjanie? Biorą tego Hansa za ręce i nogi na raz, dwa, trzy i przerzucili go przez drogę do swoich kolegów. I był po prostu taki śmiech, właśnie alarm, słuchajcie, miałem w tym momencie dopiero zdjąć kask, no zdjąłem wcześniej. Słuchajcie, i to spowodowało taki śmiech, taką falę śmiechu, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, że przez kilka minut oni nie mogli się powstrzymać. Kiedy ta cała sytuacja minęła, obydwa zespoły powoli odsunęły się od siebie i się rozeszły. I to uratowało życiu kilkunastu osobom. To jest realna historia, która się wydarzyła podczas II wojny światowej, która mówi, że poczucie humoru, umiejętność pożartować sobie, śmiać się nawet sytuacji naprawdę trudne, nadzwyczajne wręcz, powoduje to, że to może komuś uratować życie. To może uratować małżeństwo, to może uratować i to powinno ratować relacje. Ja myślę, że gdyby politycy, a co nie ma, jest dźwięk, w ogóle postawcie jeden w skali 10 na 10, jaki jest dźwiękiem, bo jest nas coraz więcej, ja nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie słychać, jak tam sytuacja wygląda, tak? 10 na 10. Jeśli u kogoś jest problem z dźwiękiem, odświeżcie stronkę albo zmieńcie wyszukiwarkę, tak? Alarm to sygnał Magusie. No tak. Słuchajcie, jak macie jakiekolwiek kłopoty w małżeństwie, na przykład, co ja wam mogę doradzić? Obejrzyjcie jakąś komedię. Razem. Idźcie na jakiś kabaret. Moralnego niepokoju, neonówka, jakikolwiek. Znajdźcie coś wesołego. A w sytuacji szczególnie, kiedy macie napięcie, kiedy macie dużo stresów, macie dużo zadań, róbcie sobie takie przerywniki. To naprawdę pomaga. To naprawdę, naprawdę pomaga. Bo poczucie humoru jest niesamowite. I ja wam coś powiem. Nasze wydarzenie w Krakowie będzie niezwykłe. To nie będzie zwykłe biznesowe wydarzenie, gdzie wyjdą przed wami tacy, wiecie, biznesmeni, którzy mają zęby starte na temacie, będą teraz was uczyć. Tam będą doświadczeni ludzie. Na pewno. Ale to będzie zupełnie innego formatu wydarzenia, niż kiedykolwiek widzieliście.
Tak? Będziecie tam po prostu zrywać boki i będziecie pobierać bardzo konkretną wiedzę. Ponieważ wiecie, nasz mózg tak działa, że pozostaje w pamięci to, co dało nam głębokie przeżycie. A co jak nie śmiech i radość pozostawia takie głębokie przeżycie? Zastanówcie się, co mają to faceci jak my, z takim nosem, takim jak ziemniak, tak, i którzy nie może się pochwalić, nie wiem, bicepsami, tricepsami i tak dalej. No muszę mieć poczucie humoru, żeby nadrabiać te niedociągnięcie, które Pan Bóg gdzieś tam u mnie uruchomił, tak? Słuchajcie, poczucie humoru powinno być. Bądźcie, starajcie się to pilnować. Pamiętajcie, że nawet w biznesie, z klientami, prowadząc dialog, żartujcie z nimi. Po prostu żartujcie, tak? To poczucie humoru powinno być delikatne. Ono nie powinno dotykać takich sfer, które mogą wywołać u człowieka takie, wiecie, no nie wiecie, kim ten człowiek jest przed wami, tak? Nie powinno dotykać jakiejś tam przynależności, nie wiem, do religii czy do jakiejś grupy etnicznej i tak dalej. Z tego nie wolno się śmiać, albo jakieś choroby, nie wolno. Tam, wiecie, śmieję się z ludźmi z chorobą Downa czy jaką inną chorobą Parkinsona. Nie wolno, słuchajcie, to jest po prostu, to jest przeginanie. To jest przeginanie pały, tak nie wolno robić. Ale generalnie należy w życiu żartować. Ja wiem, że nasze live'y są bardzo mile widziane, są popularne. I są między innymi dlatego, że my się bawimy, słuchajcie. My nie robimy tego, o, no poważnie, teraz wam powiemy, jak my ten biznes budujemy, a wy tam słuchajcie nas, ponieważ nic nie wiecie, my wiemy, zaraz wam pouczymy, jak żyć, tak? A bicepsy, słuchajcie, mam trochę tutaj, nie jest aż tak źle. Żona czasami mówi, o kochanie, przybyło ci tu i tam. No czasami wskazuje na mój brzuszek, chociaż powiem wam szczerze, nie masz tak wielkiego, ale nie wiem skąd on, nie wiem dlaczego tak jest, słuchajcie. No po prostu to cholerstwo jakoś tak rośnie niewspółmiernie do tego, jak się nad nim pracuje. Kto z was panów to ma? Może macie jakąś radę, tak? Co z tym zrobić? Bo ten mięsień zamiast rosnąć, wiecie tak, w postaci kaloryferu, rośnie w postaci banieczki. I nie wiem, może ktoś z was ma radę jakąś, a? Kto z was ma to ma? No? W ogóle, wiecie co? Jak spotykacie osobę, która ma dużą nadwagę, i Mariusz, ty to w ogóle przegiąłeś, gościu. To ja ci coś powiem. Ja ci powiem, mój drogi, że przy twojej, może tak, według mnie, to że tak idealny twój wzrost powinien być gdzieś tak 2,5 metra, wtedy będziesz miał idealną wagę. To właśnie chciałem wam powiedzieć, jeżeli ktoś ma nadwagę i wy chcecie tej osobie w sposób żartobliwy zwrócić uwagę, no to jak to trzeba zrobić? No właśnie w ten sposób. Powiedzieć, słuchaj stary, coś tu nie gra, ponieważ według wszystkich danych powinieneś mieć 2,5 metra wzrostu, masz tylko 1,70 m. Co się stało? Bo przy odpowiednim wzroście to wszystko BMI, czyli te proporcje wagi do wzrostu jest idealna. Tak? Mój mąż ma, i to były sportowiec, ale i z tym go kocham. Kochajcie swoich mężów. Z i bez. Przed i po, i w trakcie też. Ja mam na myśli życie. Żadnych skojarzeń. Nie wiem, co wam tam przyszło. Mariusz mówi 35 kg nadwagi. Czy ty sobie wyobrażasz, Mariusz? Na ile bardziej wartościowy ty jesteś dzięki temu smalcu? Ja mogę tak z Mariuszem pozwolić. To jest człowiek, który jest mi bliski tak jak brat. W związku z tym, Mariusz, spotkamy się, tak? Słuchajcie, ważne jest, abyśmy umieli żartować. Ważne, abyśmy nasze życie nie... Znacie Richarda Bransona. To jest jeden z największych jajcarzy na świecie. Ludzie go kochają, słuchajcie. Kiedyś założył się, nie pamiętam o co, i że osoba, która przegra, to w kobiecym ubraniu, to byli faceci, uwaga, faceci z jego otoczenia, tak? Że w kobiecym ubraniu, w ubraniu stewardesy będzie obsługiwać pasażerów w samolocie. I możecie znaleźć w internecie takie zdjęcie, tak, gdzie Richard Branson ubrany za kobietę, tak, z makijażem, wszystko okej, okay, tak, w spódniczce, tak, no wiadomo, musiał piersi sobie delikatnie dorobić, no i obsługiwał. Ludzie byli w totalnym szoku, ale słuchajcie, dlatego ludzie go cenią, kochają, dlatego no, niesamowity gość. Przy nim wszystkie trudne sprawy stają się łatwe. I tak powinno być u was w życiu, tak powinno być w waszym biznesie, tak powinno być w relacji z ludźmi, z którymi wy współpracujecie, tak? Ponieważ
To wszystko, co robimy w postaci rzeczy materialnych, powinno być dodatkiem. Takim normalnym dodatkiem, tak? Branson jest jednorazowy, niepowtarzalny. Zgadzam się z tym. Słuchajcie, powiem wam tak. Pracujemy nad pewnym projektem, gdzie będziemy angażować Bransona. Nie żartuję. Dowiecie się o tym w Krakowie. Będziemy z nim współpracować. Tylko tyle. Więcej nic nie powiem. Ja mogę pomóc. Małgorzata Dębniak. Produkty, które pomagają w odchudzaniu. O, Mariusz, wiesz, od kogo brać kontakt. Ja mam kilka rad dla takich ludzi, którzy mają problemy z nadwagą, bo przez 10 lat zajmowaliśmy się z Agusią profesjonalnym odchudzaniem. Nam było to łatwo, ponieważ my zawsze byliśmy chudzi. Tak? A więc w dwójkę. Wiecie, dlaczego zawsze w dwójkę jesteśmy? Ja już mówiłem o tym. Dla tych, co nie wiedzą, to wam dopowiem. Dlatego, że jak my w dwóch stajemy, to jest jeden fajny człowiek. Ja teraz normalnie występuję jak pół człowieka. Dziwnie się czuję z tym wszystkim. Tym bardziej z taką łysiną i z tą peruką. Dziwnie. No ale potrafię, postaram się zrobić best of the best, żeby byli się ze mną. Ale teraz rady dla osób, którzy mają problemy z nadwagą, tak? To jest tak właśnie, przychodzi kobieta do lekarza i pyta się: panie doktorze, ma pan jakiś skuteczny środek? Naprawdę bardzo skuteczny, bo już tyle rzeczy próbowałem i nic nie działa. A mówię: wie pani co, mam bardzo skuteczny środek, bardzo dużo tabletek, ponieważ naprawdę to jest dużo, to jest cały worek, ale działa najbardziej skutecznie. Ona patrzy tam, rzeczywiście tak jest, 2 kg worek tych pigułek. A mówię: panie doktorze, to ile dziennie, ile razy, po ile? A mówię: nie, aplikacja jest zupełnie inna. 3 razy dziennie pani u siebie w salonie, w dużym pokoju, rozrzuci ten worek i na czworaczkę pozbiera każdą tableteczkę pojedynczą. Tak 3 razy dziennie i to wszystko. Także to jest taka fajna rada. Mariusz, dla ciebie też coś zadziała, tak? Jest taka żyje dieta NZT. Nie żartuj tyle. Tak? Ponieważ żartując, możesz za dużo zjeść. Dobra. Okej, kochani. A tak na poważnie całkowicie. Dlaczego humor jest tak ważny w naszym życiu? Dlatego, że nasz mózg jest tak skonstruowany. Dlatego, że my lubimy to robić, tak? My lubimy cieszyć się. My lubimy śmiać się. Podczas tego, kiedy człowiek się śmieje, człowiek się uśmiecha, jego mięśnie twarzy, zupełnie mniej mięśnie pracuje w tym momencie. Żeby utrzymać poważną minę, bardzo poważną, bardzo złą, cały organizm się spina. Nawet te mięśnie, które powinny się spinać zupełnie w innej sytuacji, też się spinają. Po co? Po co tracić energię niepotrzebną, tak? Dlaczego nie ma się uśmiechać? Niektórzy ludzie mają to za złe, że Agusia, jak występuje, moja kochana żona, jak ktoś nie wie, to po prostu ma amerykański uśmiech, zawsze się uśmiecha. To nieprawda, ona po prostu się cieszy, ona jest taka. Ona po prostu jest kobietą pełnią życia. Ponieważ ceni każdy dzień swojego życia, naprawdę. Kiedyś był taki moment, kiedy ratowaliśmy jej życie, autentycznie była sytuacja, akcja, trzeba było znaleźć klinika, jeździłem do Stanów, dzwoniłem po różnych krajach, wszędzie, gdzie tylko można. Okazało się, że zbawienie było dosłownie w zasięgu ręki w Tübingen, w Niemczech. I powiem wam tak, nie wychodzi mi spinanie, no widzicie. No dlatego się uśmiecham pełną buzią, chociaż mam tutaj szparkę. Kiedy mówiłem Agusiu, wiesz co, ja nie będę się uśmiechać. Ona mówi: uśmiechaj się, kochanie, pełną buzią, tak, normalnie, ćwicz te mięśnie. Mówi: słuchaj, no nie będę i koniec, zobacz, mogę po prostu pić przesłomkę, nie otwierając buzi, tak? No i to nie po prostu, że zombie wypadł, po prostu taka jest uroda. No tak gość, tak jak Joe Cocker, wiecie? Zastanawiałem się, słuchajcie, no nie zarabiam jeszcze tyle jak Joe Cocker, tak? Dopiero zamierzam. Ale zastanawiałem się, dlaczego on zostawia tą szparkę. Bo on się wyróżnia, tak? On właśnie tym się wyróżni, to wszystko. W związku z tym, trzeba to wziąć pod uwagę, być sobą. Po prostu być sobą. Tyle na ten temat. Powiem wam, że co do właśnie tych sytuacji, czy na poważnie, czy na niepoważnie, bardzo często sytuacje, które są bardzo, bardzo napięte, bardzo, a często w życiu, w biznesie to następuje, one powinny być właśnie w tym dosłownie momencie, to napięcie powinno być wypuszczone. I śmiech i takie poczucie humoru to jest tak zawór bezpieczeństwa. Wiecie, że są takie urządzenia do grzania wody, bojlery się nazywają. I każdy dobry bojler ma za tak, ja jestem bez zębów i też się uśmiecham. No proszę, Gabrysia, wiesz. A propos zębów, słuchajcie, to jest tak, jak wam będziecie mieli już gdzieś tak bliżej 70, 80, to może się zdarzyć taka sytuacja, jak wieczorem
A żona pyta się męża, kochanie, a zęby czyściłaś? Mówię, tak, kochanie, twoje też wyczyściłem. No tak może być, tak? I to jest samo życie. Skąd te żarty się rodzą? Z samego życia. Zobaczcie, że ludzie, którzy oglądają nasze live, wy przede wszystkim, wy lubicie je. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, my przekazujemy wam treść, ale jednocześnie przekazujemy historię wzięte z życia. Dużo żartów, dużo takich historii, które pomagają wam być może przeżyć w tym momencie chwileczkę, oderwać się od tej rzeczywistości. Po prostu się oderwać. Oderwać się od tych trudności, które mogą być. To wszystko jest względne. Słuchajcie, hej. Jakiekolwiek problemy spotykacie w tej chwili w życiu, to naprawdę wszystko jest względne. Tak? Jak długo to mogą potrwać? No jak długo? Jak długo ktoś może na przykład ciebie krytykować i hejtować? No jak długo? Dopóki ma parę. Jak długo będzie miał parę? Tak długo, jak będziesz na niego reagował. Ja na przykład w szkole nie miałem żadnego przezwiska. Chociaż powodów, żeby je mieć, miałem bardzo dużo. Podczas mojego nosa, podczas, że byłem też chudy, tak? I wiele innych ciekawych rzeczy, które mogłyby od razu się przykleić. Wiecie, dlaczego do mnie nie przykleiło się żadnego przezwiska? Jedynie, co na mnie mówili, tak moje nazwisko skracali, mówili Wydutik, tak? No to nazwisko Wyduto, Wydutik, taki mały Wydutik sobie, tak? Ponieważ ja się nie denerwowałem. Jak po prostu coś mi mówili, mówili na mnie sekciarz, śmiałem się z nich, kociarz. Wiecie, byłem wierzącym człowiekiem, a urodziłem się w kraju, gdzie tak naprawdę no było sporo ludzi, większość ludzi uznawało ateizm, tak? Czyli byli komunistami. Ja byłem taką, nie wiem, czarną owcą, białą wroną. Tak? I po prostu nie było to łatwe z jednej strony, ale nauczyłem się. Tego nauczyłem się radzić sobie w każdej sytuacji. Dosłownie w każdej. Powiem, mogę opowiadać wam wiele, wiele historii, które się wydarzyło w moim życiu, gdzie poczucie humoru naprawdę potrafiło uratować niejedną sytuację. I u was to będzie tak samo. I to jest, słuchajcie, znowu wracając do tematu. Tutaj mam tutaj u siebie z tyłu książkę. Ta książka miała być właśnie dla Grażynki Śnios, ale ona stwierdziła, że język angielski jest jej dla niej trudny. To jest właśnie człowiek, którego znam osobiście, Brick Hart. Legenda. Legenda. To jest książka z jego dedykacją. Na naszej stronce znajdziecie zdjęcie. Byliśmy u niego w Stanach Zjednoczonych. On ma wiele domów i na Hawajach, i w Kalifornii, i w Florydzie. Ma w Kalifornii w Jacksonville. To jest niedaleko Orlando, jakieś 2,5 godziny. A w Kalifornii ma w Newport Beach piękną willę. I słuchajcie, ten człowiek, jak prowadzi szkolenie, jak prowadzi spotkanie biznesowe, to po prostu można ze spodni wypaść, jak ktoś nie ma pampersu, czasami może wyjść mokry, to nie od potu. Tak? Taki oto człowiek. I ludzie na jego szkoleniach dostają takiego powera, taką dawkę energii. To naturalne, nie to, że są, słuchajcie, są tacy guru, którzy mówią, a teraz stańmy i klaszmy. YMCA, tak? Albo tańczą, jak, nie powiem jak to. To też działa. Słuchajcie, to też działa. To tak samo działa, jak przyjdziesz do lustra, jesteś wkurzony jak diabli i się uśmiechasz. Mówię, kurczę, patrzysz tą głupią minę, no nie możesz się jej nie pośmiać, tak? To też działa. Ale słuchajcie, są naturalne możliwości, tak? Kiedy możesz po prostu być samokrytyczny wobec siebie, opowiedzieć, co tobie się przydarzyło, wobec siebie być samokrytycznym i odpowiedzieć o to ludziom. I ludzie to cenią, ludzie lubią naturalność. I bądź takim naturalnym w życiu, w biznesie, w rodzinie, we wszystkich relacjach. To przyciąga. Pamiętam, jak byłem w wojsku, to miałem takiego chorążego. Chorąży to jest taka, nie wiem jak to wam powiedzieć, żeby nie obrazić chorążych, ile tak są. W ogóle w wojsku, w tym, którym ja byłem, to o chorążach krążyły takie anegdoty, legendy, że lepiej nie mówić, tak? I my mieli tego chorążego, który tak naprawdę mówił bardzo ciekawą maksymę. Bądź jak najbardziej prostym człowiekiem, nie prostakiem. Ale takim prostym, nieskomplikowanym, wesołym, radosnym. I ludzie będą lgnąć do ciebie. Prost. W internecie to jest bardzo szczególne, tak? Ludzie powinni widzieć waszą autentyczność. Prostotę. Powinni widzieć wręcz wasze relacje. Bo wy w internecie działacie. Wy emitujecie swoje życie. Transmitujecie. Nie całe. No bez przesady. Sypialnie nagrywać nie będziecie. Chociaż niektórzy by chcieli. Tak? Przynajmniej dźwięku słyszę. Nie ma mowy. Nie ma. To jest tylko dla męża i żony. Czy z dźwiękiem, czy bez.
Natomiast, ale są rzeczy, których możecie pokazać. Pokazać coś, co jest warte, cenne. Pokazać wasze relacje, pokazać wasze wartości. I pokazać humor, tak? Ostatnio Agusia zrobiło taką rzecz, że nawet mi ręce opadły. Te wszystkie minki widzieli się mnie, tak? Wyglądałem jak Einstein pomarszczony, Agusia wyglądała jak... Ja jej powiedziałam, wam nie powiem, bo jak posłuchasz drugi raz, się może obrazić. Ale nie obraża się normalnie, tak? Albo na przykład, słuchajcie, zrobiłem żartobliwy post. Miał bardzo dużo odsłon i dał dużo do myślenia ludziom. Zastanawiałem się, jak to zrobił, bo niektórzy ludzie mają coś takiego, to jest wytrysk słów. Wiecie, jest taka choroba u mężczyzn, przedwczesny wytrysk. I ona jest leczona, tak? Trzeba ćwiczenie różne robić i tak dalej. Bo to jest kiepska sprawa, bo po prostu zobaczył już, no i już, nie? Jeszcze nie zdążył nic zrobić, a już poszło. Tak jak Leszek Miller powiedział, że prawdziwy mężczyzna powinien dobrze zacząć i dobrze skończyć. I ja zastanawiałem się, że on mówi o polityce. On mówi o ekonomii, a on zupełnie o czymś innym mówił, gościu. Ludzie go po prostu nie zrozumieli. Facet był po prostu, wiecie, żartownik. No, także w tym przypadku, ale zastanawiałem się, jak to zrobić. Słuchajcie, jest wiele ludzi, którzy coś, im się ciągle coś wymsknie się. To jest właśnie tak, to właśnie przedwczesny, za przeproszeniem, wytrysk, tak? I jak zrobić, jak dotrzeć do tych ludzi, żeby kontrolowali swoje słowa, żeby za pomocą słów nie niszczyli relacji, nie niszczyli związki. I siedziałem tak na żarty sobie, robiłem taki post, znalazłem kolorowe, takie naprawdę dorodne prezerwatywy. W internecie możecie wszystko znaleźć, nawet tego, czego nie szukacie. Tak? I zrobiłem post. Kto z was ten post oglądał? Tak? Napiszcie, łapka w górę, kto ten post oglądał? Kto nie, obejrzycie, to będzie ciekawy post. Tak? Zastanawiałem się, po prostu tak dla jaj zrobiłem, mówię, Agusia, zobacz. Dobrze byłoby coś takiego umieścić. Domyśliłbym. Słuchajcie, ja mam pewne ograniczenie, jeśli chodzi o żarty. Tak? Agusia w ogóle nie ma ograniczeń. Ja potrafię takie rzeczy mówić. Widzicie, widzieliście. Nie mówiła wielokrotnie o grę wstępną. No, mówiła o biznesie, ale wszyscy dokładnie, wiecie, jakieś pomyśleli zupełnie o czymś innym. Ale żartowałam, wiadomo. Oglądaliście ten post. Słuchajcie, bardzo dużo osób ten post miał. Na początku zastanawiałam się, jak ludzie to odbiorą. Tym bardziej, że mam określone wartości duchowe, etyczne i to niektórzy ludzie pomyślą, to jest zboczenie jakieś i tak dalej. Ale słuchajcie, to jest tak, trzeba było niektórym ludziom tak dobitnie dać do zrozumienia, żeby trzymali swoje usta bardziej niż inną część ciała. Dbali o to, pielęgnowali, tak? Ponieważ to jest o wiele bardziej brzemienne skutki, bo jak ci się narodzi dziecko, bo prezerwatywa nie wytrzymała, tak? Chwała Bogu, Bogu dziękuj, tak? Złożyłeś swój wkład w demografię, rozwój twojego kraju, tak? Każde dziecko jest widziane mile. I pamiętajcie, a propos dzieci, chciałem wam coś powiedzieć. Jeżeli Bóg pozwala, żeby na świat przyszło dziecko, pamiętaj, że dając ci dziecko, nawet to, którego nie planowałeś, Bóg da tobie mądrość i sposobność je utrzymać, je wychować. Nawet jak w tej chwili możesz sobie zdawać sprawę tak, kurczę, nie daję rady z jednym dzieckiem, jak z dwójką. U nas była podobna sytuacja, kiedy Aguśka zaszła w ciąży z Wiktorkiem, nie, to było z trzecim, z Samuelkiem, kiedy mieliśmy bardzo trudną sytuację. Mieliśmy taki moment, kiedy nie prowadziliśmy biznesu, prowadziliśmy bardzo, ale to bardzo, bardzo skromne życie. Zresztą wybraliśmy na tamten moment takie życie, żeby po prostu nie zajmować się biznesem, nie zajmować się pracą zawodową. Żyliśmy z tego, co nam ogródek przyniesie i zajmowaliśmy się misją. W naszym domu mieszkali ludzie, którzy nie mieli gdzie mieszkać. Po prostu zrobiliśmy taki po prostu otwarty dach dla tych, którzy naprawdę potrzebowali pomocy. I był taki moment właśnie w tym czasie, a Guśka zaszła w ciąży. Jak? I powiem wam, że kiedy ona przyszła do mnie i powiedziała, kochanie, jestem w ciąży, serce tutaj poczułem. Pulsacje dosłownie gula mi taką rosła. Kurczę, jak my utrzymamy trzecie dziecko. I bardzo się cieszę, że Bóg dał mądrość mojej żonie i powiedział tak, kochanie, o czym ty w ogóle się martwisz? Nad czym ty się zastanawiasz? Nie ufasz Stwórcy? Skoro dał nam dziecko, da nam sposobność to dziecko trzymać, obyśmy tylko tą sposobność zauważyli, dostrzegli. I tak jest, ja jestem na 110% przekonany. Pamiętacie, nie ma inaczej. Jeżeli ktoś ma podgórkę, to tylko dlatego, że prawdopodobnie musisz być u lekarza, który przeczyści tobie uszy i oczy. Bo Bóg wielokrotnie na twojej drodze stawia sytuacje i możliwości. A ty je nie słyszysz i nie widzisz.
tak? No bo gdzieś tam jesteś skupiony, szukasz czworolistą koniczynę, które szczęście sobie przyniesie. Na czworaczkę gdzieś tam u siebie na podwórku, gdzieś tam na ogrodzie szukasz tą czworolistą koniczynę, a okazję puka do drzwi, bo hej, jestem! Prosiłaś, no jestem, a ty nie słyszysz tej okazji, tak? Bo nie dolecuje do ciebie. Więc pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, nie bójcie się takiej sytuacji, tak? Bo życie jest naprawdę za krótkie. Życie jest bardzo, bardzo krótkie. Powiem wam jeszcze jedno, jeżeli chodzi o odniesienie sukcesu w biznesie, bo tak wiecie, tematy mieszam dzisiaj, i humor, i biznes, i troszeczkę sytuacji rodzinnych. Powiem wam jedną rzecz. O wiele lepiej jest, kiedy dogadacie się i będziecie się siebie wspierać. Nawet jak jeden z was tylko buduje biznes, wspierajcie się. Jeżeli jesteś mężem albo jesteś żoną, zacznij wspierać swoją połówkę. Po to jesteście, żeby się wspierać. Czy macie na ziemi jakąś bliższą osobę? Słuchajcie, w naszych czasach jest okropnie trudno znaleźć bratnią duszę. Okropnie trudno znaleźć prawdziwego przyjaciela przez wielkie P. Bo przez wielkie P może być też przygłup, tak? Ale w tym momencie mówimy prawdziwy przyjaciel. Dwa wielkie P. Prawdziwy przyjaciel, tak? Bardzo trudno. Dla mnie żona jest takim przyjacielem. Ja się bardzo cieszę, że możemy z nią dzielić się wszystkim. I sytuacją smutną, sytuacją radosną, tak? Czasami się wkurzamy, wow, iskry lecą. Naprawdę lecą. Ale jesteśmy naturalnie autentyczni. My staramy się szanować siebie w tym wszystkim. Uczymy się. Cały czas się uczymy. I teraz zadajcie sobie jedno podstawowe pytanie. Czy ktoś wam obiecał 10 żyć, tak jak w tych grach komputerowych? Macie tylko jedno. Tu na ziemi przynajmniej tylko jedno, tak? Tylko jedno. I teraz, jeżeli macie przy sobie tą bliską osobę, hej, dana ci jest z nieba. Albo jako próba, albo jako prezent. Tak czy inaczej, dana ci jest. W związku z tym, ja kiedyś zastanawiałem się, był taki moment u mnie w życiu, kiedy się bardzo wkurzyłem na moją kochaną Magusię. Wiecie, wkurzyłem się i zastanawiałem się, czy to jest czasami nie pomyłka? Coś jest nie tak, nie w tym kierunku to idzie. Ale z drugiej strony wyszła sytuacja, że zadałem sobie pytanie, skoro ona jest darem od góry, od Stwórcy, to znaczy, że on się nie myli. Ja mogę coś nie tak postrzegać, więc ja muszę bardziej otworzyć oczy, uszy, to znaczy, że ja muszę się zmienić. I tak to jest. Ok, teraz do biznesu, wracając. Wasze posty. Mówimy wam o tym, jak prowadzić biznes w internecie, jak prowadzić swoją stronkę na Facebooku. Ona powinna tętnić życiem. Ona powinna być różnorodna. Ona powinna dawać dużo drive'u, dużo radości, dużo humoru. To powoduje, że to jest największy magnes, który gromadzi wokół was ludzi. Po prostu. Tutaj pisze Ewa, nie wierzę w twoje nerwy, Gennady. Słuchajcie, cicha, jak to się mówi, cicha wody brzegi rwie, tak? Słuchajcie, czasami jest taka mała rzeczka, taka maluteńka, tylko tam woda płynie i nagle burza i to wezbrało i ja zaczęło zalewać pola. Czasami tak jest, bardzo rzadko, ale jest. Także nie martwcie się, jest normalnie. Jestem normalnym człowiekiem, czasami to się zdarza. Dobra, słuchajcie, chciałbym wam teraz, nasze ostatnie minuty, nie wiem, ile mam czasu teraz, dzisiaj będzie krótszy live, bo jestem sam, więc ja po prostu mam prawo poprowadzić go krócej, mam jeszcze jakieś 10-15 minut może. Chciałbym, byście zadali pytanie, co byście chcieli wiedzieć, w czym chcielibyście być bardziej kompetentni, może skorzystać z naszych rad, jak my prowadzimy biznes, jak sobie radzimy, bo wiele ludzi nam zadaje też pytanie, jak wy potraficie tak podróżować po świecie i prowadzić biznes? Jest to możliwe, właśnie dlatego my obraliśmy sobie taki model biznesu, taki model działania, żeby to było przede wszystkim możliwe do poprowadzenia przez internet. Tak? My uwielbiamy być ludźmi niezależnymi od terytorium, od danego państwa, ustroju politycznego, środowiska i tak dalej. Tak? To jest mega istotna sprawa, szczególnie w naszych czasach. Tak na poważnie, w Europie różne rzeczy mogą się dziać. Więc nie przywiązujcie się na tyle, myślcie o tym. Naprawdę, mówię w tej chwili mega poważnie. Przeczytajcie pomiędzy wierszami więcej niż mówię, tak? Że w Europie może być sytuacja niespodziewana. Zadajcie sobie pytanie, czy jesteście na to gotowi? Czy wy, ta działalność, którą wy prowadzicie, ten biznes, daje wam możliwość, załóżmy, w pewnym momencie krytycznym zrobić to naprawdę już najbardziej krytyczny krok i wyjechać, wylecieć gdzieś,
My mamy takie zabezpieczenie, tak? I my kochamy Polskę, kochamy Europę, ale różnie może się dziać. Dlatego my wybraliśmy dla siebie taki model biznesu, który daje nam możliwość podróżować. Po prostu podróżować, zajmować się biznesem, gdziekolwiek jesteśmy na świecie. Tak? To może być każdy rodzaj biznesu. Teraz zobaczę, ktoś może pomyśleć, a to jest tylko biznes związany ze szkoleniami, bo na przykład my akurat tym się zajmujemy. Nie tylko. Słuchajcie, prowadziliśmy biznes związany na przykład z suplementami, z kosmetykami, gdzie hurtownia była zupełnie w innym końcu świata. Ej, w tej chwili, dosłownie w tej chwili, jak rozmawiamy z wami, systemy logistyczne są tak rozwinięte, że możecie mieszkać w Polsce, a wasz dostawca może być z Chin, z Tajlandii, z Ameryki, z Kanady, z Australii, z Nigerii, skądkolwiek. Wszystko się załatwia poprzez kilka komend w internecie, tak? Tego typu biznes właśnie jest o wiele bardziej cenny. Na przykład niedawno spotkaliśmy się z taką dziedziną dropshipping. Ja jeszcze nie jestem specjalistą tym, ale i otaczam się specjalistami dropshippingu. Tak? Dropshipping to nic innego, kiedy ty nie masz swojego towaru i nie musisz mieć. To, co ja mówiłem wam, że w tej chwili nie warto pchać się w produkcję. Naprawdę. Ci, którzy mnie posłuchają, to prawdopodobnie uratują wiele pieniędzy. Nie warto pchać się w produkcję. No chyba, że jesteś wynalazcą, taki pomysłowy Dobromir, tak? I wynalazłeś coś, czego nie ma u nikogo. Jesteś oryginalny i wiesz, że to jest potrzebne ludziom. To jeden na milion takie coś się zdarza, ale się zdarza. Tak? To dopiero wtedy możesz uruchomić produkcję. To też nie zajmij się tym. Zrób outsourcing. Tak? Zrób to mądrze, bo obwaruj to umowami i zajmuj się tym, czym ty jesteś najlepszy. Tak? Po prostu. W związku z tym, co to jest dropshipping? Opiszę wam w kilku słowach. Dropshipping to jest wtedy, kiedy klient płaci za towar, którego być może jeszcze nie masz i kto nie jest twój. Tak? Ty jesteś tematem, to może tak, ty jesteś rozgłośnią. Ty masz kontakt z końcem numer jeden i z końcem numer dwa. To jest dostawca, albo producent dostawca, albo dostawca, a to jest klient. A ty jesteś tutaj. Ty posiadasz informacje, które większość klientów nie ma. Albo nawet jak on ma, to nie będzie kupował towar bezpośrednio, ponieważ nie uzyska takiej ceny. I nie będzie czekał. Ludzie chcą tu i teraz od razu. W związku z tym, co się dzieje, łączysz koniec z końcem. Tak? I to wszystko. Istnieje masa w tej chwili różnego rodzaju programów i tym też trzeba być po prostu, no, wejść w to na poważnie. Tak? Myśleliśmy na początku, że wystarczy tam wstępne szkolenie. Trzeba naprawdę wejść na to poważnie, ale to są poważne pieniądze. Bez ryzyka. Albo przy minimalnym ryzyku finansowym. Ponieważ nie musisz mieć swoich hurtowni. Weź się na Amazon. Amazon jest tego przykładem. Tak? Amazon, właśnie to, co piszesz, Piotr, 100%, 1000% na racji. Najcenniejszym towarem, to wielokrotnie mówione, ale w tej chwili to jest jak najbardziej aktualne przez internet. Najcenniejszym towarem w XXI wieku nie jest sam w sobie towar, czyli produkcja tego towaru i posiadanie go na magazynie, tylko informacje. Ponieważ jeśli ty posiadasz informacje, którą nie mają większość, ogół ludzi i potrafisz tym zarządzić, zarobisz. No podam przykład. Taki przykład po prostu zdarty z mojego życia. Tak? Kiedyś miałem taką sytuację, że byłem dyrektorem spółki, która produkowała oddziału jednego z oddziałów spółki, która produkowała produkty typu oprawy oświetleniowe. Nie takie, które w domu mamy, tylko takie bardziej przemysłowe. Oświetlenie sklepów, oświetlenie witryn, oświetlenie ulic, stadionów i tak dalej. Tak? Taki specyficzny kierunek, techniczny. I organizowałem wystawy, leciałem na wystawy. Kiedyś byłem na wystawie w Azji Środkowej, w tych krajach byłego Związku Radzieckiego, w Uzbekistanie, w Taszkencie. I powiem wam tak, będąc na tej wystawie, miałem okazję poznać człowieka, który był z pokrewnej branży, bo reprezentował firmę niemiecką, która produkuje źródła światła, ale specyficzne, akurat nie dla nas. To było źródło światła dla samochodów, takie specjalne halogeny i tak dalej. Zupełnie jakby, ale pokrewna. Gdzieś siedzieliśmy, tak, siedzieliśmy, wypiliśmy kawkę, on miał na imię Aleksander. Okazało się, pomimo to, że mieszka w Niemczech, ma wspólne korzenie z moim ojcem, bo urodził się w Odesie, tak, i lata temu jego rodzina wyemigrowała do Niemiec, więc on też był z nimi. I wyszła taka sytuacja, wymieniliśmy się wizytówkami, to się nazywa networking. Wymieniliśmy wizytówkami, pośnęliśmy sobie ręce, a gdzieś tam może i się spotkamy i tak dalej. Słuchajcie, minęło powyżej rok czasu.
I firma, z którą ja współpracowałem, był u nich pracownikiem, pierwszy i ostatni raz w życiu, w tym momencie już na poziomie dyrektorskim, powiedziała mi: słuchaj, mamy takiego klienta, chcielibyśmy, żebyś ty nim się zajął. To jeszcze przed tym, jak ja byłem jeszcze dyrektorem, był wtedy najpierw ekspert menedżerem. I wysłano mnie do Moskwy. Wysłano mnie do Moskwy. Właśnie teraz połączenie tematu, wam coś powiem ciekawego. Ten klient kupił kiedyś cały tir towaru na ponad 160 tysięcy euro. Później drugie zamówienie było na około chyba 90 tysięcy, mniejszy kamion, czy mniejszy samochód. I ostatnie było bardzo mało zamówienie i przestał zamawiać, przestał w ogóle się odzywać. I teraz wysłano mnie, żebym gdzieś tam uzdrowił te relacje. I ja poleciałem do tej Moskwy, on miał na imię Igor, przyjechałem tam do niego i słuchajcie, już po pierwsze kilku zdaniach zrozumiałem, że nie wiem wszystkiego. I on mi o tym powiedział. Mówi: proszę pana, nie współpracuję z waszą firmą z jednego powodu. Ponieważ ostatnią partię opraw, którą wy wysłaliście, to były specjalne metal halogenowe naświetlacze, które on kupił dla zakupił dla sieci, to była sieć hurtowni meblowych po całej Rosji. Potężna sieć, jedna z największych w tym kraju. I oni zakupili u niego dużą ilość tego, bo stawiali akurat nowe hale. I po kilku dniach, w kilku punktach nastąpił samozapłon tych opraw. To się stało z kondensatorem, przegrzewał się, topił się i zaczęło po prostu palić się. I firma, z którą ja wtedy współpracowałem, zamiast, ja nie wiem jakim trzeba być, zamiast wysłać swojego człowieka, zadośćuczynić, przeprosić, dać coś jeszcze więcej, tak, przepraszam, wyobrażam, sprowadzić to na żart, zaprosić tego klienta, kurczę, wysłać go na Hawaje. Proszę pana, nigdy nam to się nie zdarzało, bo my nie jesteśmy producentami tych kondensatorów. To firma Tesla to produkuje z Czech, tak? W związku z tym, czy ze Słowacją, to stamtąd, tak? Co zrobić? Oni po prostu olali temat. Powiedzieli: a trudno, to nas poddostawcy nawalił, prowadzimy z nim sąd i tak dalej. Jak u niego wygramy, to wam za to się czynimy. Trzeba być idiotą, żeby tak robić. Ale tak zrobili, więc wysłali mnie, żebym tego klienta zrehabilitował. No to co to rehabilitować? On mi powiedział dokładnie, że ma jeszcze na wystawie kilka opraw naszej firmy u siebie w showroom, ale też je właśnie mówi: pan przyjechał, to właśnie dzisiaj je zdejmę. Tak? I teraz, no co robisz dalej? No przyjechałem, słuchajcie, kawał drogi przyleciałem, no misja nieudana. A więc nie pamiętam już, jaki żart rzuciłem, tak? Mówię: pan co, no jest dużo różnych ludzi, być może oni pożartowali z panem, taki żart zrobili, ale wie pan co, tak na poważnie, to mi jest też przykro. Przykro, ponieważ ja jestem nowym pracownikiem, nowym export menedżerem i mi jest, kurczę, głupio nawet w tej sytuacji, co po prostu to pana spotkało. Powiem panu szczerze, gdyby był właścicielem firmy, bym inaczej postąpił. Ale nie jestem, co tutaj gdybać. Ale mam do pana pytanie, panie go, skoro tu jestem, wypiliśmy kawę, coś nas łączy, kurczę, zróbmy jakiś biznes. I patrzy się, śmieje na niego, on patrzy, śmieje się, tak, słuchajcie, właśnie, no dobra, to jedźmy do restauracji, zjemy, może coś się urodzi. Pojechaliśmy, zjedliśmy. I urodził się pomysł, żeby przez naszą polską firmę do Rosji dostarczać z kilku firm niemieckich, którzy produkowali oświetlenie, między innymi firma Osram, nie w sensie czasownika. Jest taka firma, która nazywa się Osram. To nie jest odpowiedź, to nie jest groźba, to jest nazwa firmy. Nie wiem, czy słyszeliście, tak? Produkują świetne źródła światła. A więc tego samego roku ten człowiek, który na początku zrobił wstępne zamówienie tam kilkadziesiąt tysięcy euro, w ciągu roku zamówił na 2,8, prawie na 3 miliony euro zamówił towaru. Taka jedna rozmowa, która mogła spocząć na niczym, ale ja zastosowałem żart. Pojedliśmy wspólnie kolację, pośmialiśmy się i urodził się pomysł, kurczę, czemu nie zarobić pieniądze, tak? I tak wyszło, ale na tym nie jest koniec. Ja mówiłem wam też o networkingu, tak? Minął rok i po tym roku ja już byłem dyrektorem spółki, otwieraliśmy przedstawicielstwo na Ukrainie, tak? Ja byłem dyrektorem tego przedstawicielstwa. Też, słuchajcie, przygoda niesamowita. Ktoś pomyśli, że Ukraina przestała być korupcyjna. Kto im to do głowy wbił? Ukraina była, jest i będzie korupcyjna. To po prostu trzeba, wiecie, jak kilka pokoleń, kilka tysięcy lat. Naprawdę, trzeba kilka tysięcy lat, żeby ten kraj przestał być korupcyjny, ale to jest osobna sprawa. No i teraz słuchajcie, ja byłem już tam, kierowałem tym nowym oddziałem, więc ci klienci z innych krajów zostali przekazani innym menadżerom i dzwoni do mnie właśnie ten gość, ten z Rosji, mówi: słuchaj, nie wiem, czy twoja firma nie chce zarabiać pieniędzy. Ja im wysłałem zapytanie,
żeby oni przekazali do tej firmy niemieckiej, firmy nazywa się BLV, BLV, tak? I po prostu mnie olali, no zwyczajnie olali, po raz kolejny. Ja im zrobiłem zapytanie na 260 tysięcy euro i w odpowiedzi uzyskałem tylko jedną informację, że po prostu na niemiecki menedżer po prostu nie chce z nami rozmawiać, nie chce dać dobrej ceny i tak dalej. Ja wiem, że mogą dać cenę. To po prostu pofatygować się. I tak się okazało, że to była mowa, chodziło o tą firmę, gdzie dyrektora do sprzedaży na całą Europę centralną, zachodnią i kilka krajów chyba afrykańskich, azjatyckich, on też miał pod sobą. A więc ja mówię, Igor, nie obiecuję, postaram się załatwić. Jeden telefon, dodzwoniłem do prezydenta firmy, do właściciela, do prezesa i mówię, Rysiu, powiedz mi szczerze, zadam to pytanie, które zadał rosyjski klient. Czy wy macie za dużo kasy? Klient przynosi wam kasę, bo nie chcecie ją wziąć. No a co masz na myśli? No ma na myśli, że chce, żebyście zaczęli pertraktację, bo przynosi pieniądze. A on mówi, nie, nasz menedżer rozmawiał z tym człowiekiem. I tutaj, znowu. Jeśli masz relacje w biznesie XXI wieku, kochanie, liczą się relacje. Liczą się relacje. Tak? Jeden telefon do Aleksandra. Powiedziałem, Aleksander, siedzisz? Tak. No to siedź. Mam do ciebie pytanie. Co byś zrobił, gdybym ci w zęba przyniósł kilka milionów euro? I z tego masz swój procent, bo przecież dostajesz procent. A mój stary lubi takie tematy. I mówię, to słuchaj, prawie tak jest. Potrzebujemy temat, daj nam najlepszą cenę. Jak dasz nam najlepszą cenę, zrobimy tobie super zamówienie. I stało się. I stało się. To dało mi też również bardzo dobry zarobek. Słuchajcie, biznes opiera się o relacje. Trzeba, owszem, bardzo poważnie traktować klienta. Słuchać. Bardzo uważnie słuchać, oglądać, ale również umieć budować z nim relacje, takie ludzkie, tak? Nie typu, wiecie, nie wycyckać jego z kasy, jak bardzo często tak jest, gdzieś taka mentalność została postradziecka, tak? Żeby klient zapłacił jak najwięcej, ty mu dajesz jak najmniej. Kurczę, skąd to jest? Nie wiem, skąd to jest. Spotykali się z czymś takim? Że jak wracacie do domu i plujecie się, że powiem wam historię, ale to jest historia, która wcale o mnie dobrze nie świadczy. Puszczę trochę farby teraz. Kiedyś, słuchajcie, mieszkaliśmy w Tomaszowie Mazowieckim, pojechałem na zakupy do marketu i słuchajcie, samochód postawiono na parkingu, podchodzą do mnie dwóch napakowanych gości, przejechali taką BMW-ką fajną. Panie, czy pan chciałby kupić Ceptera w naprawdę takiej cenie, że na rynku pan nie znajdzie? Ja mówię, ale jaka cena? Co za Ceptem? Po prostu ja zazwyczaj takich ludzi odstawiam na bok. Tym bardziej się bardzo śpieszyłem. Ja mówię, jaki Ceptor, jaka cena? W jakiej cenie wy tego Ceptera sprzedać? 1000 zł. Cały zestaw wszystkiego, największy big zestaw za 1000 zł. Ja wiem dokładnie, że taki zestaw kosztuje w granicach od 6 do 10 tysięcy złotych. Mówię, pan żartuje chyba. Mówię, nie pan, takie zdarzyło się sytuacje, że dostaliśmy z nami, rozliczyli się towarem i w tej chwili po prostu wyprzedajemy, pilnie potrzebujemy gotówkę. Nie, pan zobaczy. Podszedłem do bagażnika, pokazał. Było ciemno, tak. No i patrzę, kurczę, rzeczywiście Ceptor. No wygląda jak Ceptor, tak? A ponieważ nie miałem garków Ceptera u siebie w domu, na tamten moment, tak? Dzwonię do kolegi i mówię, słuchaj, on akurat był jednym z najlepszych w Polsce i na świecie, w niektórych dziedzinach właśnie w Cepterze. Wojtek ma na imię, tak? I mówię, Wojtku, słuchaj, właśnie no jest taka propozycja, proponuj mi Ceptera za tam 1200 zł chyba. Duży komplet. A mówię, dobrze, to powiedz tam, co tam jest. Ja mówię, wymieniam, tam patelnie, duży garnek, mały garnek, to. On mówi, no to wygląda na to, że to jest Ceptor, tak? No stary, bierz, nie zastanawiasz się, że to jest rzeczywiście taka cena, to jest Ceptor, bierz. Więc ja mówię, dobra, panowie, odliczyłem gotówkę, żebyście nie rozmyślili. Przyjechałem do domu, moja córka mówi, tato, to nie jest Ceptor. Jak to nie jest Ceptor? Co ty jesteś? Mądra ode mnie, zobacz, łysina mi już występuje. Ty chcesz powiedzieć, że to taka nie powiedziałem gówniara, ale tak pomyślałem. Żeby mnie nie pouczać, wkurzyłam się. Ale coś miałem taki niepokój w sercu. No miałem niepokój, ponieważ na garkach nie było nazwy Ceptor, tylko skrót ZPT. Idealnie, identycznie to wyglądało. Dostałem też kartę, gwarancję dożywotnią. Wchodzę do internetu. Serce już bije. Kurczę, może ona ma rację. Patrzę, ZPT i tak dalej. Te wszystkie zdjęcia, ten sam zestaw znalazłem. Cena 300 zł. Chiny. I to jest najgorsze wydanie. Chińskie Chiny. Mama mia, włosy wybierałam na głowie. Jak ja wspominałam tych ludzi, słuchajcie.
Oni na pewno nie chcieliby się drugi raz ze mną spotkać, bo pomimo mojej tego, że jestem chuderlakiem, bym naprawdę walczył, wyrwałbym im te pieniądze z zębów, tak? Po prostu przyjechali się na moje naiwności, ale to było, słuchajcie, zapłaciłem. To była najkrótsza, ale najdroższa lekcja w mojej historii, tak? W ciągu 5 minut wydałem 1200 zł za bubla, ale to jest naprawdę świetne. I to jest właśnie, jak budujesz relacje z swoim klientem? Czy się troszczysz o niego? Czy dajesz mu zawsze więcej, o jeden krok więcej, niż on się spodziewa? Wynagradzę swojego klienta relacją. Wynagradzę swojego klienta prezentem, tak? Właśnie, to tłumaczył moją łysinę. Wtedy właśnie zaczęło mi bardzo intensywnie opadać włosy, bo zrozumiałem, że wcale taki mądry nie jestem. Tak? No. Także chytry dwa razy traci. Ja zyskałem, powiem wam szczerze, ja zyskałem. Tak? Zyskałem niesamowite doświadczenie. I teraz wam mówię, uważajcie, jak ktoś wam proponuje oryginalną rzecz za bardzo, ale to bardzo wyjątkową cenę. Czerwona lampka, tak? Ubierajcie kask od razu i zwiewajcie przynajmniej od tego człowieka, bo oni mają niesamowite umiejętności. Ich do tego szkolą, słuchajcie. Oni odgrywają, słuchajcie, to są fantastyczni aktorzy. Naprawdę. Ich do tego szkolą. Oni umiejętnie dobierają sytuację, żeby to był wieczór. Zamyka się market, więc ludzie się śpieszą. Tak? Wszystko, wiele czynników, tak? Gość przyjechał dobrym autem, jest dobrze ubrany. Widać, jak ja wchodzę, włożyłam portmonetkę, widać było, że tam była kasa. No, chodź tutaj, nasz kochany jeleniu, będziesz miał dwa rogi więcej, tak? No, właśnie tak to jest. Trzeba uważać tym wszystkim. No mówię wam w tej chwili, bo to jest właśnie taka sytuacja, która mi się przydarzyła, myślę, uratuje komuś nie 1000, może więcej złotych. Uważajcie na to wszystko. Kochani, zobaczę, która jest godzina. W tych kursach, wow, 17.08 u nas, 11.08 u was. Słuchajcie, jak wam się spodobało dzisiaj? Dzisiaj byłem bez zagusi. Wiecie co, ale wam coś powiem. Mam wam coś za złe. Czuję się w tej chwili naprawdę bardzo kiepsko, bo mieliście bardzo mało udostępnień, bardzo mało polubień, a komentarze w ogóle kot napłakał. Nie wiem, czy was zamroziło. To może być tylko dwie reakcje. Mówię tak wspaniale, że was zatkało, chociaż wątpię. Albo po prostu, no nie chcecie lajkować, bo Agusi nie ma. Się źle czuję. Tak naprawdę bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Dajcie tyle serca, ile możecie też w tej chwili dla niej udostępnić. Ja myślę, że ten nasz live co niektórym ludziom też się przyda. A, bo przerywa. Nie wiem, nie przerywa normalnie. Dzisiaj akurat mam dobrą łączność. Może u was tam coś z internetem jest. Słuchajcie, pamiętajcie, następny live będziemy prowadzić jutro. Jutro mamy, jaki dzień pamiętacie? Piątek. Jutro jest bardzo szczególny temat. Piątki i soboty poruszamy tematy budowania człowieka. Poruszamy tematy związane z duchem i z umysłem, związane z osobowością człowieka, związane z tymi wartościami, które są o wiele większe niż biznesy, cyfry, domy, samochody i tak dalej, wycieczki i tak dalej. Bądźcie z nami jutro, zaproście ludzi, których macie znajomych, u których naprawdę są wielkie trudności z relacjami. Jutro będziemy mówić o sytuacji, jak sobie radzić, kiedy jest konflikt w rodzinie, jak go rozwiązać, co robić i czego nie robić, okej? Okay? Jutro będziemy o tym mówić. To jest mega ważne. Jeżeli macie taką sytuację u siebie w rodzinie, bądźcie razem z małżonkiem. Nie bądźcie sami, bo nie zadziała, tak? T-Mobile przez telefon mówi co innego, a z umową inną kurierę wysłali, zrezygnowałem, stracili 36 miesięcy. No właśnie, tak? Świetnie się słuchało. Jak oceniacie dzisiejszy live? On był zupełnie inny, tak? Agusia, zanim tutaj zaczęłam, napisała mi na tablicy, która jest tuż przede mną, vis-a-vis biznes. Ma być, daj ludziom dużo wartości biznesowej. No ja dzisiaj mało wartości biznesowej dałem, ubolewam na tym, ale myślę, że dostali się wartość, która w biznesie jest bardzo, bardzo przydatna, naprawdę. I myślę, że co niektóre podpowiedzi dla was dzisiaj będą przydatne w tym, co robicie, jak robicie, nie tylko w biznesie, a w budowaniu relacji, tak? A tak w skali od 1 do 10, jak oceniliście dzisiejsze wystąpienie? Począwszy od pierwszych kroków tego kasku, tego delikwenta, który jest za mną tam. Może kiedyś będę tak wyglądać, nie wiem, tak? Jak wam to się spodobało? Ci, którzy nie byli na początku, obejrzyjcie na samym początku, bo naprawdę było ciekawie. Zapowiadało się coś niesamowitego. A powiem wam więcej. Tak naprawdę to Agusia mnie dzisiaj wrobiła. To już nie na żart.
Bo zazwyczaj jest tak, że my dobieramy tematy z życia na bieżąco. My na razie jeszcze nie robimy takie ramówki, tak, jak normalnie w telewizji się robi. I była taka sytuacja, że ja dosłownie 20 minut przed live'em skończyłem prowadzić warsztaty. Tak? Warsztaty, które właśnie kończymy 6. edycję warsztatu Facebook Marketing Bootcamp. A propos warsztatów, a propos dla ludzi, którzy piszą dla nas, że chcieliby się wziąć udział w czymś podobnym, słuchajcie, w Krakowie, bądź miejcie z nami kontakt. Niektóre osoby, które są tutaj z nami na wizji, też mogą Wam wysłać link. Możecie teraz wysłać się link odnośnie warsztatów, które nazywają się w tej chwili. To nie jest warsztat, to jest nowy produkt na rynek. Nazywa się Social Media Expert. Tak? Jeżeli ktoś z Was chce zostać naprawdę ekspertem w branży sieci socjalnych, w social media, to jest branża, która jest, zasługuje na to, żeby poświęcić na to czas, żeby stać tutaj ekspertem, bo tutaj możecie naprawdę dużo osiągnąć. Nie inwestując faktycznie nic, albo inwestując minimum z tego, co inwestowaliście być może w swoim biznesie, tak? Także wejdźcie tutaj i bądźcie z nami w Krakowie obowiązkowo. Tam naprawdę będzie ciekawie. Tam będzie dużo żartów, dużo kontentu będzie. Naprawdę dużo kontentu. Tak, dostałem dzisiaj 9 na 10 bez agusi. I właśnie o to chodzi. Jutro Wam opowiem bardzo ciekawą historię, o którym kiedyś mówiłem, ale nie słyszeliście, tak? Co to znaczy mąż bez żony, żona bez męża? Co to znaczy single, tak? Ale jutro będziemy mówić o tym, jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje w rodzinie, tak? Bądźcie z nami. Ci, którzy z Was chcą z nami być też biznesowo, bądźcie z nami również w Krakowie, albo my prowadzimy kursy też online. Tak? Kursy mamy specjalne, produkty, które można, można po prostu wykupić sobie taki kurs i być na nim, ale zanim to zrobicie, po prostu zapoznajcie się z treścią. Czy to Wam jest potrzebne? Czy to jest to, czego szukacie? Jeżeli tak, to pamiętajcie, że my dajemy 100% gwarancję na wiedzę. Ponieważ nasza wiedza nie jest wzięta z encyklopedii, ani z książki wyczytanej, chociaż książki też czytamy, ale wzięta ze szkoleń, które nam dają osoby, które robią to praktycznie i my przetwarzamy to w swojej praktyce, w swoim doświadczeniu i dopiero później dajemy, tak? Także tutaj już macie linki, które są udostępnione. Bardzo dziękuję, Lucynko, tak? Że możecie tam wejść, zobaczyć, zarejestrować się i bądźcie z nami. Bardzo się ucieszę, będę bardzo wdzięczny, że będziemy coś wspólnie robić, przynajmniej uczyć się u Ciebie nawzajem. Ja wiem, że dużo możecie od nas się nauczyć. Mamy ponad 20 lat doświadczeń, moich i Agusi, w biznesie, w różnych dziedzinach, w różnych branżach, ale chętnie nauczę się czegoś od Was. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia jutro o godzinie 22 z minutami. Dokładnie dowiecie się informacje w tym miejscu, gdzie Wy to uzyskujecie, na stronce, na poście, w grupie, gdziekolwiek. A ja z Wami się dzisiaj żegnam. Rzeczywiście mi było dzisiaj trudniej prowadzić samemu. Bez Agusi zrobię wszystko. Obiecuję Wam. Obiecuję, że takie serducha. Agusia Wam serducho pokazuje zazwyczaj, tak? Serducho jutro jej się pokaże. Głos jej zreperujemy. I do zobaczenia. Ciao, ciao.